Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Jacol z tej strony. OBS-27 wyszedł parę dni temu i w mojej opinii najlepszą funkcją, która została wprowadzona, to stingery z trackmatem. Wcześniej było tak, że trzeba było zakryć całą scenkę, żeby przełączyć scenę. Chodzi oczywiście o takie bardzo ładne, wypasione przejścia. Teraz nie trzeba tego robić, gdyż mając odpowiedni pliczek wideo, można zrobić to w ten sposób, że są dwie scenki i pomiędzy nimi jest łącznik, czyli przez jakiś czas widać dwie scenki. No i chciałbym Was zaprosić na tutorial odnośnie tego feature'a. Zapraszam. Po uruchomieniu DaVinci Resolve wchodzimy w File, Project Settings i ustawiamy trzy podkreślone elementy według własnych wymagań, czyli rozdzielczość oraz klatki. To ważne, żeby zrobić to na samym początku. Oto nasza zakładka Fusion, gdzie będziemy rzeźbić naszą animację. Żeby jednak móc zacząć, przejdźmy do zakładki Edit. W Media Poolu klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy New Fusion Composition. Dwukrotnie klikamy element. W oknie Notes będziemy łączyć ze sobą elementy animacji. Media Out to nasze wyjście. W oknie Spline będziemy regulować krzywymi przejścia animacji. Po prawej mamy inspektora z wartościami elementów i po środku okno podglądu. Pod podglądem mamy Notes, które możemy użyć. Na początek wykorzystamy background. Przesuniemy sobie elementy, żeby łatwiej było ogarnąć temat wizualnie, mając z tyłu głowy, że proces idzie z lewej do prawej. Po połączeniu output elementu background i input elementu media out widzimy pierwszy obraz na podglądzie. Klikając na background w inspektorze pojawią się jego opcje. Użyję tutaj jednego z kolorów z mojej palety użytej na stronie. Teraz będziemy chcieli to tło jakoś przekształcić. W tym celu musimy zerwać wiązanie dwukrotnie klikając oraz dodając transform. Łączymy outputy z inputami i manipulujemy wartościami, by uzyskać żądany efekt. Mając już pierwszą warstwę, kopiujemy background, transform i dodajemy merge. By połączyć elementy, zwracając uwagę na kolejność, mianowicie background jako tło i foreground jako pierwszy plan. W międzyczasie dodaję jeszcze awatar do media poola i przeciągam na okno Notes. Pozostaje jeszcze dodanie następnego merge'a oraz połączenie siatki elementów. Jak zapowiadałem wcześniej, pozostaje zmiana koloru drugiego backgrounda oraz mała korekta angle, by powstała ramka. Do tego lekkie powiększenie logo i bazę mamy gotową. Teraz, żeby łatwo zanimować całość, dodajemy transform tuż przed media out. Spowoduje to przekształcenie wszystkich wcześniejszych elementów. Celem jest animacja polegająca na wejściu z prawej strony, lekkie zabujanie na środku i wyjście w lewą stronę. Przesuwamy wszystko tak, żeby wszystko wyszło poza kadr. Na klatce 0 dodajemy klatkę kluczową klikając w diamencik. Opcjonalnie można dodać lekkie rozmycie ruchu, czyli motion blur. Pod podglądem mamy pasek z klatkami. Nawigując po nim wybieramy konkretną klatkę i po ustawieniu konkretnych parametrów w inspektorze klikamy w diamencik. Po wyznaczeniu wartości dla każdej klatki kluczowej w oknie Spline widzimy wykres przejścia animacji. Pod spodem mamy predefiniowane ustawienia krzywych takie jak wygładzanie, przejście liniowe, odwrócone, pętla, ping-pong oraz pozostałe, z którymi warto poeksperymentować. My wykorzystamy Smooth, czyli wygładzenie. Klikamy to po zaznaczeniu wszystkich punktów animacji. Jak widać, przy klatkach kluczowych na wykresie pojawiły się dodatkowe linie. Służą one do manipulowania krzywą. Regulując ich pozycjami możemy jakby wyginać naszą główną linię, a przez to zmieniać zachowanie naszej animacji. Jak wspomniałem wcześniej, chcę, żeby w środkowym punkcie animacji obieg przeszedł nieco przez środek i kawałek się cofnął przed jazdą w lewo.
Po ukończeniu widocznej dla widzów części naszego małego dzieła wrzućmy kompozycję świeżoną na timeline i stwórzmy drugą, by zrobić maskę, żeby OBS wiedział, gdzie ma zostawić starą, a gdzie dać nową scenę. Najlepiej wspomnianą drugą kompozycję otworzyć poprzez duplikację, klikając prawym i duplicate. Oszczędzimy w ten sposób trochę czasu. Nowy element możemy nazwać i dać na timeline jako klip znajdujący się pod spodem, czyli Video 1. Dwukrotnie klikając otwieramy kompozycję Fusion. Zaczynamy od usunięcia naszych poprzednich backgroundów i stworzenia nowych. Czarnego tła zasłaniającego cały obszar roboczy oraz przekształconego białego, który będzie informacją o nowej scenie. Usuwamy również awatar. Ten już się nam nie przyda, podobnie jak transform z pierwszego tła, natomiast drugie musimy przekształcić tak, aby cały czas przykrywało prawą stronę na podglądzie, a także żeby nie wychodziło z lewej strony naszej pierwszej kompozycji, co możemy w każdej chwili sprawdzić w zakładce Edit. Jeżeli przejście pomiędzy kolorem czarnym i białym będzie pod paskiem z poprzedniej animacji, to uzyskamy żądany efekt, czyli łączenie scen będzie zakryte. Wymaga to nieco prób, błędów i regulacji, a to ostatnie możecie zobaczyć na przyspieszeniu. Jak już doprowadzimy wszystko do perfekcji, przechodzimy do zakładki Deliver, by wyrenderować plik ze Stingerem i naszą maską. Po lewej stronie mamy ustawienia, zaznaczamy Individual Clips, w zakładce File zaznaczamy Use Unique File Names i teraz ważna uwaga, musimy się zdecydować. Czy chcemy skompresowany materiał, którego odtwarzanie może spowodować, że nasz komputer może nie wyrabiać? I tutaj mały spoiler, mój nie dawał rady. Czy chcemy nieskompresowany materiał, który będzie zajmował kilka gigabajtów, którego będziemy musieli odtwarzać z SSD, ale nie będzie męczył komputera. Po wypróbowaniu wielu opcji, bezproblemowe w moim przypadku były ustawienia. Format QuickTime, kodek Uncompressed, typ BGRA 8-bitowy, oczywiście z eksportem kanału alfa, czyli naszą przezroczystością. Alpha Mode na Strafe. Kiedy mamy już wszystko poustawiane, pozostaje tylko dodać render do kolejki przyciskiem Add to Render Queue i po prawej klikamy Start Render. Po wyrenderowaniu czas dodać nasze przejście do OBS-a. Po przejściu do naszego programu do streamowania w efektach przejścia scen z rozwijanego menu wybieramy Dodaj Stinger. Dajemy nazwę, jeżeli chcemy. W okienku wybieramy Przeglądaj i wybieramy plik z animacją. Możemy upewnić się, czy wybraliśmy właściwy plik klikając podgląd efektu przejścia. Jeżeli wszystko gra, zaznaczamy Use a Track Mat. W rozwijanym menu wybieramy Separate File. Siemanko, Jacol z przyszłości. Tutaj w OBS-ie 27RC4 wywalili opcję z użyciem dwóch plików, także instalujcie FFmpega, jeżeli nie wiecie jak, to dajcie znać w komentarzach, to zrobię tutorial jak to zrobić. Będziemy musieli połączyć pliczki także dwa obok siebie. Także zapraszam na ciąg dalszy i dzięki OBS za dołożenie mi do roboty. W folderze, gdzie mamy zapisane nasze elementy, nazywamy sobie pliki left dla animacji i right dla maski. Wciskając shift klikamy prawym przyciskiem myszki na wolne miejsce i otwieramy okno PowerShella. Wklejamy komendę, którą znajdziecie w opisie i czekamy, aż program skończy zadanie. Po ukończeniu możemy zobaczyć, czy całość wygląda dobrze. Jeżeli tak, to wracamy do OBS-a. W
Wracamy do naszego punktu wyjścia, jednak wybierając plik output webm. Użyj trackmat, pierwsza opcja z układu i sprawdzamy efekt. Jeżeli wszystko jest w porządku, klikamy OK i to tyle. I dziękuję Państwu za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, że użyjecie tego tutoriala. Jeżeli tak, dajcie również linki do klipów, co Wam wyszło. Jeżeli chcecie subskrybować, to oczywiście tutaj. Cała reszta linków w tym miejscu dokładnie. No i zapraszam na następne materiały. Siemanko!